Jak myślicie, dlaczego przegraliście w finale? Dlaczego was nie wybrali? Dobre pytanie. To jest... Dziękuję. To jest... Sugeruję, że to przeze mnie. Tak pokazujesz rękoma. Już odpowiadam na to pytanie, choć nie jest proste, ponieważ to jest tak naprawdę cała składowa, tak? Na to składa się całokształt. Natomiast no, uważam, że tutaj jakby Ata z Arturem po pierwsze lepiej się dogadywali. Poza tym uważam też, że była dość duża zawiść wśród uczestników, którzy w finale musieli de facto zadecydować o tym, kto wygra Hotel Paradise. Więc dużo ludzi widziało, sam Damian też widziałeś, my z Sonią widzieliśmy, jak ludzie na nas patrzyli w tym półfinale, kiedy to my siedzieliśmy tam i byliśmy o krok od finału, tak? Każdy patrzył na nas już z taką, wiesz, każdy miał taki jad w oczach, tak? Jak byliśmy tam na tych siedzeniach i you know. A uważasz, że zasługiwałeś na wygraną? Sonia, uważasz, że zasługiwaliście na wygraną, czy dobrze, że tak się stało? Wiesz co, wtedy myślałam, że dobrze się stało. Aczkolwiek teraz, jak już ochłonęły i opadły te wszystkie emocje, to tak sobie myślę, kurczę, ale w sumie nie rozumiem, dlaczego Magda do nas nie podeszła, bo ja mogłam przecież raz ją wyeliminować w momencie, kiedy miałam immunitet. Drugi raz też, jak wygraliśmy z Łukaszem konkurencję, mogłam wyeliminować tą najmocniejszą, jak się wydawało, parę, czyli Magdę i Roberta. Jednak tego nie zrobiłam i się zdziwiłam, że wbili nam taki kolec, że nie podeszli do nas. Aczkolwiek ja uwielbiam Atę do teraz, także cieszę się, że to wygrała moja przyjaciółka, bo gdybym stała przeciwko Dominiki, to na pewno miałabym jakieś małe wyrzuty sumienia. No kurczę, dlaczego nie ja? Ale to i tak jest bardzo duże osiągnięcie, na pewno w moim przypadku, że doszłam do finału. No. Jaki mieliście plan na planszę? Chcieliście rzucić? Chciałeś rzucić? Bo to ciebie podejrzewają, że rzucałbyś. Nie. Co złego, to nie ja. A ty byś rzuciła? Były takie plany, nie ukrywam, ale bardziej sobie pomyślałam, że pomimo wszystko, pomimo tych naszych kłótni, my jesteśmy trochę podobni do siebie z Łukaszem, bo jesteśmy bardzo wybuchowi i pomimo wszystko w tym finale stanęliśmy razem, więc fajnie byłoby się po prostu podzielić. Aczkolwiek gdyby tam jakaś wojna wybuchła stricte chwilę przed finałem, to kto wie, jakby się to potoczyło, ale raczej nie byłabym w stanie. Nie wiem, Łukasz, jak ty? Tak jak, tak jak powiedziałem, co złego, to nie ja. W każdym razie ja miałem taką strategię na finał, żeby... Nie wiem, czy powinienem się jej chwalić, czy nie. Miałem taką strategię na finał, żeby rzucić tą kulą. Natomiast rzucić tą kulą po to, aby się później też podzielić pieniędzmi, ale to tylko dlatego, za te wszystkie kłótnie. Wszystko za te kłótnie. Miałem przygotowane 4 asy w kieszeni z tyłu. Chciałem podejść do 60-70 tysięcy. Sorry, Sonia, nie obraź się, tylko to mówię, jak to miało być, ale wiadomo, że i tak wyszłoby dobrze, bo ja lubię dobre zakończenia. Chciałem rzucić tą kulą, pokazać asy do karty, asy do Sony. Chciałem pokazać asy do Sony i powiedzieć... Skąd miałeś asy? Talia kart leżała gdzieś tam w hotelu, wziąłem te 4 asy. Chciałem rzucić tą kulą, pokazać ci te asy i powiedzieć... Kochana, w tej grze karty rozdaję ja. Ale co byś wtedy powiedziała? Ale za to ślizganie się dostajesz 20%. Co byś powiedziała, jakby to się stało? Oczywiście jednym zdaniem. Dobrze. Wszystko i tak fajnie by wyszło. Gdyby to się stało, no nie wiem, tak pewnie bym zareagowała. Przekleństwo przysłowi ci na myśl. Nie przeklinałabym. Powiedziałabym, że spodziewałam się tego.